minister zdrowia to nie ma. Dyrekcja wczoraj wieczorem ze mną w studiu jest Michał Kuczewski. Czy minister ma pomysł, jak tą sprawę rozwiązać? Nic na to nie wskazuje. Minister mówi jasno, że nie chce... Program Radia Maryja, czas na wiadomości. Spór z Centrum Zdrowia Dziecka jest coraz bardziej zacięty, a nie do końca już wiadomo, co jest jego przedmiotem, zwraca uwagę Maria Ochman. Przewodnicząca NZZ Solidarność Służby Zdrowia stwierdziła, że jeżeli propozycje są odrzucane, a protestujący mówią o braku poważnych rozmów, to ktoś powinien włączyć się w rozstrzygnięcie problemu. Dodała, że konflikt zaczyna się upolitycznie, jak widzą zwłaszcza główne ataki polityków Platformy Obywatelskiej. Przewodnicząca Maria Ochman przypomina, że to, co się dzieje w centrum, to efekt wieloletnich zaniedbań. Bardzo negatywnie oceniam próby przyciągnięcia tego procesu politykę i wypowiedzi posłów, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, którzy w tej chwili ubrali się w ornat nieobalenną przesłonią, jaką wypadli we głowach. Zaniedbania wielu lat Platformy Od 7 dni w placówce trwa strajk pielęgniarek. Piaskiem zakończyły się dotychczasowe negocjacje z władzami szpitala. Siostry domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Pan minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poprosił dziś pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka, żeby wróciły do pacjentów. Zadeklarował jednocześnie wsparcie w dalszych negocjacjach. Szpital od lat zmaga się m.in. z finansowymi problemami. Obecnie zobowiązania ogółem placówki wynoszą 336 milionów złotych. W połowie grudnia ubiegłego roku minister Skarbu Państwa pozytywnie rozpatrzył wniosek centrum dotyczący udzielenia 100 milionów złotych pożyczki. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Polsce. Ma ona związek z ostatnim etapem przygotowań do szczytu NATO w Warszawie. W programie wizyty znalazły się spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło, a także szefami resortów obrony i spraw zagranicznych. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem NATO ma się rozpocząć dziś o 18 w Belwederze. Później zaplanowana jest kolacja w szerszym gronie. Jutro jest Stoltenberg spotka się z ministrem Antonim Macierewiczem, mówi rzecznik MONU Bartłom Misiewicz. Jutro od samego rana minister obrony narodowej podejmie śniadaniem sekretarza generalnego NATO pana Stoltenberga. Przewidywany jest także briefing obu panów około godziny 10. Jest to spotkanie robocze, dotyczy zapoznania sekretarza generalnego ze stanem przygotowań do szczytu NATO. Ja jeszcze raz podkreślam, że wszystkie rzeczy są realizowane w terminie, nie ma żadnych zagrożeń dotyczących organizacji tego najważniejszego wydarzenia politycznego w tym roku w Polsce. Szczyt NATO w Warszawie ma odbyć się w dniach od 8 do 9 lipca. Polski Holding Nieruchomości chce wynajmować biura innym firmom Skarbu Państwa, PZU, wszystkie ubezpieczać, a Orlen stawia na projekcie z Pocztą Polską i PKO BP. O sprawie informuje jeden z dzienników. Taką strategię rządu zapowiadał już w lutym minister Skarbu Państwa Dawid Jaskiewicz. Podkreślał, że docelowo w miejsce resortu powstanie holding skupiający spółki strategiczne dla interesów państwa. Szef resortu Skarbu wyjaśnił, że powinny one zawierać długoterminowe kontrakty między sobą, tak aby pieniądze pozostawały w państwie słowem krwiobiegu i mogły być wykorzystywane do sfinansowania innych potrzeb kraju. Tymi posunięciami zaniepokojone są prywatne podmioty gospodarcze. Ekonomista i poseł Janusz Szewczak mówi jednak, że preferowanie przez rząd własnych podmiotów gospodarczych to działania wyczekiwane. Bardzo racjonalne rozwiązania polegające na ogromnych oszczędnościach, na tym, że staje się zarabiać polskim firmom, tak jak w firmie rodzinnej, jeśli można ograniczyć koszty poprzez to, że się u członków rodziny dokonuje zakupów czy innych usług, to się to robi, bo to jest racjonalne, to jest oszczędne i oczywiście nie dziwi też ten rozpacz i krokodyle łzy wylewane przez tych, którzy dotychczas tutaj robili fantastyczny interes na Polakach, strzygli za gołej skóry, a jednocześnie potem transferowali te pieniądze za granicą. To są rozwiązania absolutnie racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego.
Poseł dodał, że mechanizmy, które chce wprowadzić rząd, funkcjonują w większości państw europejskich. Polski holding nieruchomości chce oferować powierzchnię biurową, ale także magazynową, czy mieszkania służbowe na wynajem nie tylko spółkom Skarbu Państwa, ale wszelkim innym podmiotom publicznym. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oskarżył Rosję o przesyłanie przez terytorium Iraku i Syrii broni przeciwlotniczej i rakiet dla rebeliantów z partii pracujących Kurdystanu, poinformował prorządowy turecki dziennik Star. Agencja Reutera informuje, że do tej pory nikt z rządów Ankarze nie potwierdził doniesień gazety. Dodaje, że to pierwszy raz, kiedy Erdoğan oskarża Rosję o wysłanie partii pracujących Kurdystanu broni. Wcześniej oskarżał Moskwę tylko o wspieranie tej organizacji. Na temat stosunków z Rosją wypowiedział się dziś także turecki wicepremier. Na konferencji prasowej zapewniał, że w stosunkach Ankary i Moskwy nie ma problemów nie do rozwiązania. Wyraził także opinię, że relacje z Rosją ulegną niedługo poprawie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od 26 do 29 stopni, niższa w dolinach górskich i nad morzem od 21 do 26. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, porywisty, wschodni, poza tym słaby wschodni, południowo-wschodni. W rejonach burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali ciśnienie będzie się wahać. To były wiadomości w Radiu Maryja, więcej po aktualnościach dnia. Dziś w parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zadusznikach w diecezji włocławskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji Trwam, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Polskie hymny z Maryją Królową i Świętymi, przygotowany przez dzieci i młodzież. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski. Homilię wygłosi ojciec Edward Stradomski, cysters, opat z Jędrzejowa. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedomczone na temat Piękno i dobro Kościoła, święte powołanie chrześcijańskie. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor doktor habilitowany Ireneusz Werbiński z Torunia, ksiądz doktor Andrzej Tomalak z Włocławka, siostra doktor Natalia Musidlak i siostra Agata Błaszczyk ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej, pani Żaneta Szczerbiak i pan Piotr Mroczkowski, przedstawiciele Szkoły Katolickiej imienia Jana Długosza oraz Sodalicji Mariańskiej. Wszystkich mieszkańców Zadusznik i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 6 czerwca w parafii katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku i 13 czerwca w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Kobyłce koło Warszawy. Najbliższą sobotę, 4 czerwca, będzie miała miejsce uroczystość koronacji cudownego obrazu świętej rodziny Salus Infirmorum w sanktuarium świętego Jana Bożego w Krakowie, gdzie posługę pełnią bonifratrzy. Uroczystej Eucharystii, która rozpocznie się o godzinie 11, przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Zając, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Współkoronatorami obrazu będą Jego Eminencja ksiądz kardynał Franciszek Macharski i Jego Eminencja ksiądz kardynał Marian Jaworski. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam o godzinie 11. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pływający gazoport.
Rosja buduje terminale do przeładunku gazu skroplonego. Najbliższy w Kaliningradzie. Nasz dziennik analizuje, jaki jest cel tej inwestycji. IPN na Rakowieckiej. Nasz dziennik dowiedział się, że już za kilka tygodni IPN rozpocznie pracę na terenie aresztu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Będzie poszukiwał szczątków ofiar zbrodni komunistycznych. Dzieci nie mogą być zakładnikami. Nasz dziennik rozmawia z Marią Ochman, przewodniczącą Medycznej Solidarności, o proteście pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Rocznica wielkiej mistyfikacji. Andrzej Kołodziej, legendarny opozycjonista, mówi w rozmowie z naszym dziennikiem, jak naprawdę wyglądały rozmowy Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca oraz jaki z tym związek mają ludzie KOD-u. Stygmat krzyża. Noszą na rękach wytatuowany krzyż. Dziś mają wszelkie podstawy do tego, by się bać. Są gotowi na męczeństwo. W naszym dzienniku reportaż o egipskich koptach. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. 11 minut po godzinie 13. Zapraszam. I 30 dzień miesiąca maja, poniedziałek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana profesora, doktora habilitowanego Jana Szyszko, ministra środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy. Panie ministrze, prawda o Puszczy Białowieskiej. W Puszczy Białowieskiej rozpoczynają się pierwsze cięcia sanitarne. Jednak spór wokół sposobu ochrony tego lasu nie gaśnie. Wiemy, że na początku czerwca do Polski przybędą unijni eksperci i przedstawiciele UNESCO, aby rozmawiać o sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Tak, rzeczywiście o Puszczy Białowieskiej rozmawiamy. Rozmawiamy od dłuższego czasu. Rozmawiamy zarówno na forum Unii Europejskiej, jak również i na forum UNESCO. Dlaczego? Dlatego, że Puszcza Białowieska ma różne formy ochrony. Między innymi na terenie Puszczy Białowieskiej wyznaczone są obszary Natura 2000, które są niezwykle ważne z punktu widzenia prawa unijnego, jak również Puszcza Białowieska została wpisana na listę dziedzictwa przyrodniczego świata. I te cele są troszeczkę inne, ale żeby to dokładnie zrozumieć, staram się to tłumaczyć w układzie międzynarodowym i mogę powiedzieć, że 23 maja, czyli w poniedziałek, byłem zaproszony przez komisarza Welle do Brukseli. Tam trwało takie sympozjum na temat korzyści płynących z lasu. Jak generalnie można powiedzieć, to było wielogodzinne sympozjum. Byłem zaproszony jako panelista w takiej sesji podsumowującej i tam powiedziałem to, co było swego rodzaju jakby odkryciem. Dlatego, że w tym układzie unijnym, zresztą podobnie jak w Polsce, generalnie sytuacja jest pokazywana tak, że Puszcza Białowieska to jest nietknięty ręką człowieka obiekt, gdzie Polacy w tej chwili chcą jakby niszczyć ten obiekt przyrodniczy i chcą go wycinać. Otóż Puszcza Białowieska to jest z jednej strony Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, ponad 10 tysięcy hektarów i z drugiej strony trzy nadleśnictwa gospodarcze, nadleśnictwo Białowieża, nadleśnictwo Browsk i nadleśnictwo Hajnówka, gdzie prowadzi się normalne działania, albo inaczej prowadziło się normalne działania w ramach działalności gospodarczej. I te lasy były użytkowane przez człowieka, zresztą podobnie jak Białowieski Park Narodowy, z tym, że Białowieski Park Narodowy został stworzony kilkadziesiąt lat temu, jest to jeden z najstarszych parków narodowych, jeszcze przed wojną, a później po wojnie dalej jest parkiem narodowym poszerzonym, gdzie prowadzi się dokładne badania.
I tu okazało się, że na terenie tych trzech nadleśnic zagospodarowanych, które zostały włączone do dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, Unia Europejska ma swoje, no jakby swoje prawo również jest w zakresie Natury 2000 i tam były wyznaczone zespoły, albo to się mówi środowiska priorytetowe z punktu widzenia Unii Europejskiej i tam występują również gatunki ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. I ponieważ zaprzestano tam, albo inaczej troszeczkę decyzjami administracyjnymi odeszli ludzie, albo czy też administracja dostała polecenie takie, żeby no, przestać gospodarować tak, jak do tej pory się to gospodarowało, czyli zmniejszyć pozyskanie, nie prowadzić pewnych działań, doprowadzono do tego, że te siedliska priorytetowe z punktu widzenia Unii Europejskiej w tych trzech nadleśnictwach zaczęły zamierać. Po prostu giną te siedliska. I tu zgodnie z planami ochrony, które zostały w tej chwili to nieco zmienione, a mianowicie dąży się do tego, żeby te siedliska chronić w imię prawa Unii Europejskiej. I o tym żeśmy mówili zarówno w Brukseli i tu pokazywaliśmy na wielkim takim forum leśnym, że to, co tam się stało, jest swego rodzaju nieporozumieniem, a nasze działania wynikają z planu ochrony, zadań ochronnych, które trzeba robić po to, żeby ratować siedliska i gatunki ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Z jednej strony, rzeczywiście trzeba zahamować proces gradacji, czyli masowego pojawu patogennych organizmów, które doprowadzają do zamarcia drzewostanów, a zamarcie tych drzewostanów powoduje zamarcie również i zanik siedlisk, ale te działania ochronne to nie tylko no, hamowanie procesu gradacji, ale również działanie inne z zakresu inżynierii ekologicznej, żeby po prostu przywrócić te środowiska. I mogę tu słuchaczom z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że te odcięcia są minimalne w stosunku do tego, co przyrasta na terenie Puszczy Białowieskiej. To jest w gruncie rzeczy ułamek procenta do tej pory pozyskiwanej masy po to, żeby hamować proces degradacji, ale również prowadzone są inne działania, między innymi takie, jak sadzenie nowych drzew i tych, które są charakterystycznych gatunków dla poszczególnych siedlisk na tych terenach, gdzie nastąpiło no, zamarcie drzewostanów i zanik siedlisk priorytetowych. A więc działania ochronne to również przywracanie składu gatunkowego również i drzew na tych terenach. I to jest ogromne nieporozumienie i to w Brukseli 23 maja wyjaśniałem, pokazując również Puszczę Białowieską jako rejon, który jest dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, jako rejon, który jest dziedzictwem kulturowym polskiego leśnictwa, tak dobrze do tej pory użytkowanym, że budził zachwyt całego świata. I również mówiłem, że tylko i wyłącznie o puszczy można rozmawiać w puszczy, w towarzystwie ludzi, którzy są właścicielami tej puszczy, którzy tworzyli tą puszczę od wielu, wielu lat. Powiedziałem to w Brukseli, a powiedziałem to również na skutek tego, że tam ludzie, no ja myślę wielkiego serca, którzy no, troszeczkę nie znają historii użytkowania, którzy należą do organizacji Greenpeace, którzy byli tu na dachu parę dni temu na dachu ministerstwa, którym mówiłem tu to samo na terenie, no, że o puszczy można rozmawiać w puszczy i w towarzystwie ludzi, którzy tam mieszkają. Tam staraliśmy się to wyjaśnić. Mogę powiedzieć, że wróciłem właśnie wczoraj z Nairobi, z drugiego posiedzenia takiego zespołu do spraw no, światowego Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska, UNEP, i tam również podczas dwóch dni mówiliśmy na temat no, roli zasobów środowiskowych w zrównoważonym rozwoju świata i tam między innymi trwały również dyskusje na temat roli lasów w zrównoważonym rozwoju i tam również pokazywałem Polskę jako kraj, który jest no, przodującym w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli korzystania z zasobów środowiskowych, z tych żywych zasobów środowiskowych, po to, żeby te zasoby środowiskowe służyły człowiekowi i również, żeby były chronione, żeby nie ulegały zmianom. I również pokazywałem, tak mówię,
że Puszcza Białowieska jest wzorem właśnie dla takiego, dla tego modelu zrównoważonego rozwoju. I również mówiłem, że teren Puszczy Białowieskiej to z jednej strony park narodowy, w którym się nic nie robi albo się prowadzi zadania ochronne z punktu widzenia parku narodowego. Mogę od razu powiedzieć, że zadania ochronne z punktu widzenia parku narodowego polegają również na wycince pewnych drzew, na przywracanie charakteru naturalnego, tego parku. O ile są jakieś tam zmiany, to człowiek również tam reaguje. Na terenie parku narodowego również prowadzi się działalność ochronną. Podobnie jak taką działalność ochronną trzeba koniecznie prowadzić na obszarach Natury 2000. I takie zadania ochronne również są prowadzone na obiektach Natury 2000 w trzech gospodarczych nadleśnictwach nadleśnictw Puszczy Białowieskiej, a mianowicie na terenie nadleśnictwa Hajnówka, Białowieża i Browsk. I takie zadania to są zadania ochronne, takie zadania rzeczywiście prowadzimy. I o tym również mówiłem. Chcę również powiedzieć, że widziałem się i ta dyskusja była kontynuowana, czy też prowadzona podczas spotkania, gdzie był również, była Unia Europejska, byli przedstawiciele komisji, był komisarz do spraw przyrody Carmen Uvella. Rozmawialiśmy z panem komisarzem. Pan komisarz powiedział, i czekam tu w tej chwili na list, w którym również zaproponuję, a proponowałem mu wizytę, w którym zaproponuję skład delegacji Komisji Europejskiej, która ma przyjechać do Białowieży, żeby tam to wszystko pokazać i wszystko wyjaśnić. Szanowni Państwo, prowadzimy działania ochronne na terenie Puszczy Białowieskiej z uwzględnieniem trzech nadleśnictw gospodarczych, gdzie decyzjami polityczno-gospodarczymi ostatnich lat doprowadzono do katastrofalnej sytuacji, a mianowicie giną siedliska priorytetowe z punktu widzenia Unii Europejskiej. Również zakłócone jest występowanie gatunków priorytetowych, charakterystycznych dla tych siedlisk priorytetowych, ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Działamy w interesie Puszczy Białowieskiej, w interesie ochrony tej Puszczy Białowieskiej i zapraszamy wszystkich ekspertów, zarówno z UNESCO, jak i z Komisji Europejskiej, żeby zobaczyli, co się w Puszczy stało i w jaki sposób staramy się naprawić. Już kończąc, bo widzę, że czas mu się ucieka, chcę również powiedzieć, że na terenie Puszczy Białowieskiej jest Park Narodowy, podkreślam jeszcze raz, gdzie prowadzone są zadania ochronne z punktu widzenia Parku Narodowego. A ten teren trzech nadleśnic, żeśmy w tej chwili podzielili na dwie części. Jedna trzecia tej Puszczy Białowieskiej to tereny, tak zwane tereny preferencyjne, gdzie nie będziemy prowadzili w najbliższym czasie najmniejszych działań związanych z jakąkolwiek ingerencją człowieka w stosunku do tych zasobów przyrodniczych. A na dwie trzecie powierzchni jest poddane w tej chwili zgodnie z prawem, realizacji zadań ochronnych, gdzie zadania ochronne to nie tylko usuwanie tych drzew, które zamierają i są rozsadnikiem chorób, ale również zadania ochronne to sadzenie drzew. I takie sadzenie drzew rozpoczęło się wiosną tego roku. To jest uprzątanie, albo inaczej wycinanie drzew, które grożą przy drogach, zamarłe drzewa, które są, grożą przy drogach na tym, że przewrócą się, no i może być nieszczęśliwy wypadek w stosunku do poruszających się tam ludzi, zarówno piechotą, ile chodzą po lesie, jak również przy drogach, które są drogami komunikacyjnymi, to po prostu musimy wykonać. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby odwiedzić Puszczę Białowieską i zobaczyć, co się stało z tym dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, z tymi drzewostanami, przepięknymi drzewostanami jeszcze 20 lat temu, które były sadzone ręką człowieka, które były pielęgnowane tą ręką człowieka, a ci ludzie, którzy to robili, do tej pory żyją i są mocno zaniepokojeni tym, co się tam na terenie Puszczy Białowieskiej dzieje. Puszcza Białowieska to unikat w skali światowej, który musi być wpisany na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego świata, gdyż to, co tam występowało i występuje jeszcze w dużej części, to jest naprawdę unikat w skali światowej. Wszystkie
wszystkie gatunki występujące na tej obszarze Puszczy Białowieskiej. Powtarzam, Puszcza Białowieska po stronie polskiej ma Białowieski Park Narodowy, ponad 10 tysięcy hektarów i ponad 50 tysięcy hektarów lasów zagospodarowanych. I co w tej chwili robimy, i tu chciałem serdecznie podziękować Lasom Państwowym, szczególnie dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, panu doktorowi Konradowi Tomaszewskiemu, że Lasy Państwowe po raz pierwszy, to jest chyba rekord świata również w Unii Europejskiej, cały rejon Puszczy Białowieskiej, a więc Park Narodowy, podkreślam, jak również te trzy tereny trzech nadleśnic, objęliśmy totalnym, takim całkowitym monitoringiem z punktu widzenia występujących gatunków i z punktu widzenia występujących środowisk. Kosztuje to sporo pieniędzy, kosztuje to parę milionów złotych, pracuje tam w tej chwili kilkudziesięciu specjalistów, prowadzą pełną dokumentację gatunków i siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej, powstają mapy rozmieszczenia tych gatunków i będziemy mogli, nareszcie skończyła się ta inwentaryzacja pierwsza, bo to będzie powtarzane co roku, jak również w sensie w tym aspekcie wiosennym, jak również jesiennym, i będziemy mogli w 100% odpowiedzieć, jaka działalność, w jaki sposób wpływa na właśnie na występowanie gatunków i siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Czy dobrą taką metodą jest to, co dzieje się w Parku Narodowym, gdzie prowadzone są działania ochronne, czy lepiej będzie tam, gdzie nie będzie człowiek w ogóle nic ruszał ręką człowieka, a więc na tych, no, jednej trzeciej terytorium części puszczy zagospodarowanej, czy lepiej będzie tam, gdzie leśnicy, miejscowa ludność, znając historię tych terenów, wiedząc jak postępować, zaczną chronić, aktywnie chronić to, co zostało tam parę lat temu uznane za pewnych zasobów przyrodniczych i określone jako siedliska priorytetowe i gatunki priorytetowe dla Unii Europejskiej z punktu widzenia Natury 2000. Pełna dostępność do informacji. Chcemy pokazać, w jaki sposób Polacy do tej pory chronili zasoby przyrodnicze poprzez użytkowanie, i chcemy również pokazać, w jaki sposób, do czego można dojść, gdy się nie rozumie tego układu przyrodniczego, gdy zaczyna się działać, nie jeżdżąc do Puszczy Białowieskiej, a wymuszając pewne decyzje, które oczywiście kończą się tragicznie dla zasobów przyrodniczych. Proszę Ojca, szanowni radiosłuchacze, wszystko jest pod kontrolą. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z UNESCO, jak i z Unią Europejską. Pełna otwartość, chcemy pokazać Unii Europejskiej, że polska nauka, że polskie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jest najlepsze na świecie, że ludzie, którzy mieszkają na terenie Białowieży, to są ludzie, którzy wiedzą, na czym polegają zasoby przyrodnicze, wiedzą, jak je użytkować, wiedzą, jak z nich korzystać po to, żeby te zasoby przyrodnicze były w coraz lepszym stanie. W tej chwili sytuacja jest paradoksalna. Dlatego, że miejscowa ludność patrzy na to, jak zamierają jej drzewostany, które były sadzone ręką ich dziadów i ojców, a równocześnie nie mają czym palić i wprowadzają węgiel, żeby palić tym węglem na terenie rejonu Puszczy Białowieskiej. Bo Puszcza Białowieska i rejon Puszczy Białowieskiej to nie tylko lasy, ale to również tereny użytkowane przez człowieka, również wioski, również otulina dużego miasta, jakim jest Hajnówka, i to wspólnie działało w przeszłości dzięki temu, że ci ludzie tak świetnie tym gospodarzyli, te zasoby przyrodnicze były w tak dobrym stanie, a w tej chwili uległo to scenie zachwianie. Nasza działalność, działalność resortu środowiska, jak również działalność lasów państwowych zmierza w tym kierunku, żeby nie zniszczyć tego, co zrobił człowiek w przeszłości, żeby pokazać, jak to Polacy potrafią użytkować te zasoby przyrodnicze, żeby pokazać, w jaki sposób jesteśmy liderami tego, co w tej chwili na świecie określa się koncepcją zrównoważonego rozwoju. I o tym mówiłem w Brukseli, zapraszając również specjalistów do Polski, i o tym mówiłem również w Nairobi, mówiłem na terenie UNEP-u, po to, żeby bronić honoru polskiej nauki, bronić honoru polskich
ludzi, którzy świetnie gospodarzą zasobami przyrodniczymi. Polska to unikat w skali światowej pod tym względem, że jesteśmy w tym miejscu Europy, użytkowaliśmy te zasoby przyrodnicze i nie straciliśmy ani jednego z występujących dziko żyjących gatunków. A więc potrafiliśmy użytkować i ekstensywnie nasze gleby rolne poprzez to tradycyjne polskie rolnictwo i tworzyliśmy wspaniałe, nieliberalne leśnictwo i to owocuje tymi występującymi siedliskami i gatunkami. I to jest wzór dla całego świata. Jesteśmy liderem i to trzeba pokazać i to chcemy pokazać i dlatego tak jesteśmy otwarci na wizytę specjalistów z Komisji Europejskiej, jak również z UNESCO. Bardzo dziękuję panie ministrze za ten komentarz, a my oczywiście jak zawsze słuchacze Radia Maryja, widzów Telewizji Trwam będziemy informowali na bieżąco o tym, co się nie tylko w Polsce dzieje, ale także w Puszczy Białowieskiej. Dziękuję ślicznie. Bądźmy, naprawdę jesteśmy dumnym narodem, a zasoby przyrodnicze nasze są unikatem w skali światowej. Dlaczego? Dlatego, że potrafimy je użytkować. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, ministrem środowiska. Radio Koncina. O jak nie o Puszczy Białowieskiej, to o czym innym, ale będziemy dyskutować, będziemy mówić w dalszym ciągu cały czas. Proszę być z nami, u nas najciekawsze, u nas oryginalne, u nas oryginały, proszę Państwa, a nie jakieś hały. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat na antenie Radia Maryja. Jest z nami pan poseł Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam ojcze, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Wizyta sekretarza generalnego NATO w Polsce. Panie pośle, to ważne wydarzenie. Wiemy, że trwają przygotowania do lipcowego szczytu NATO, ale także każde takie spotkanie jest stawianiem sobie pytania dotyczącego bezpieczeństwa także i naszej ojczyzny, członka NATO. W tej dosyć zawiłej sytuacji geopolitycznej, patrząc na to wszystko, co dzieje się na Zachodzie, o przybywających falach nielegalnych imigrantów, myślę, ale także z niepokojem patrzymy na te działania, które toczą się także za wschodnią granicą Polski. Tak, oczywiście. To ta wizyta sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga jest potwierdzeniem znaczenia, jakie ma, jakie NATO przykłada do Polski, znaczenia również do wschodniej granicy NATO, która jest jednocześnie przecież naszą granicą z Rosją, z Białorusią. Chcę powiedzieć, że to kolejny dowód, że całe NATO jest zainteresowane rozwiązywaniem kompleksowym, czyli takim całościowym rozwiązywaniem sprawy bezpieczeństwa Europy, niezależnie skąd to zagrożenie płynie. Oczywiście najwięcej aktualnie w Europie pisze się o zagrożeniu tymi falami, potężnymi falami uchodźców z Bliskiego Wschodu, ale i również bardzo dużo się też przykłada wagi do zabezpieczenia wschodniej granicy i widać, że państwa, te najważniejsze, największe państwa unijne rozumieją naszą sytuację, rozumieją sytuację naszego regionu całego, bo to dotyczy przecież wszystkich państw od Estonii po Bułgarię na południe, ale również Finlandii i Norwegii i wszyscy starają się znaleźć takie rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo w naszym regionie. Przede wszystkim Polakom, ale to nie tylko, bo musimy na to patrzeć jednak odpowiedzialnie i solidarnie, że musimy również myśleć o Rumunach, Słowakach. Przecież jeżeli tam będzie zagrożenie, to zagrożenie bardzo łatwo może przenieść się do Polski, bo przecież Rosja to duży kraj. Dlatego cieszy, że będziemy mieli szczyt NATO, a przyjazd
sekretarza generalnego potwierdza, że NATO oczekuje, że w Warszawie zostaną podjęte bardzo ważne decyzje, decyzje, które podniosą nasze poczucie bezpieczeństwa. I ta wizyta, ale i również wszystkie, które już od pół roku prowadzimy, mówimy jako Polska, nasz rząd, ale inni politycy, ja sam również spotykam się z ważnymi politykami z innych państw NATO, te wszystkie rozmowy my tłumaczymy im znaczenie tego bezpieczeństwa, nasze rozumienie. Również potwierdzamy, że my również rozumiemy zagrożenie tymi falami tej nielegalnej imigracji, zagrożenie południa Europy. Ale NATO jako najlepiej funkcjonujący od wielu, wielu lat sojusz musi patrzeć globalnie, czyli musi rozwiązać i problem uchodźców, problem Rosji również i jeszcze problem południa Europy, bo my jako Europa, jako NATO właściwie, jako sojusz tworzymy pewien wspólny organizm i wszyscy razem powinniśmy dbać o bezpieczeństwo całego sojuszu. Panie pośle, liczne wizyty także prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podjęte przed szczytem NATO, także pani premier. No i pytanie zasadnicze, czego my jako Polska spodziewamy się po tym szczycie NATO? Jak powinien wyglądać scenariusz dotyczący o tym, o czym mówi często pan prezydent i pani premier, że spodziewamy się wzmocnienia wschodniej flanki NATO? Tak, te wizyty przecież to jest naprawdę bardzo odpowiedzialna i ciężka praca pana prezydenta, pani premier, innych członków rządu. No to nie są tak, że oni sobie pojadą, spotkają się. Oni tam jadą w bardzo konkretnym celu. Oczekujemy jako Polska od naszych sojuszników wzmocnienia wschodniej flanki NATO. To już jest takie hasło, że chyba wszyscy słuchacze Radia Maryja rozumieją doskonale, bo wschodnia flanka NATO, czyli wschodnia granica, wymaga zdecydowanego wzmocnienia jej militarnego. To pierwsze kroki już zostały poczynione, bo dwa tygodnie temu Amerykanie rozpoczęli budowę tarczy antyrakietowej koło Słupska w Redzikowie. To jest bardzo ważny krok, ale również symbol. Symbol, że NATO traktuje Polskę jako bardzo istotny element, bardzo istotny część całego systemu bezpieczeństwa Europy. I nie tylko Europy. Drugie, oczekujemy, że Amerykanie, którzy już właściwie potwierdzili, już przygotowują się, że przerzucą w nasz region całą ciężką brygadę, czyli brygadę pancerną. To jest od 4 do 8 tysięcy żołnierzy wraz z doskonałym, nowoczesnym wyposażeniem, takim jakie posiada armia amerykańska, w nasz region. Część będzie w Polsce, myślę w Estonii, w Rumunii, być może w Bułgarii. To już Amerykanie będą decydować o tym, gdzie. Ale najważniejsze, że w tym regionie, że ten region jest traktowany jako już pierwsza liga, że nie jesteśmy członkami NATO drugiej kategorii. No i również oczekujemy, że za Amerykanami pójdą w ślad inne państwa natowskie i NATO z członków państw europejskich stworzy kolejną brygadę, która również w naszym regionie będzie stacjonować. My oczekujemy takiego trwałego w naszym regionie, bo to by w zdecydowany sposób podniosło, naprawdę utwierdziło już, nie tylko podniosło, ale utwierdziło nasze poczucie bezpieczeństwa. To nie jest przypadek, że te decyzje, a więc budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie, rozmieszczenie brygady pancernej amerykańskiej w naszym regionie, również wstępna już decyzja, że i druga brygada natowska powstanie w naszym regionie. Tak rozsierdziło prezydenta Putina, bo on zdaje sobie sprawę, że tymi decyzjami, które są nie tylko militarne, ale polityczne, NATO potwierdza, że strefa wpływów Rosji ma się skończyć na granicy Rosji, a nie tak jak oni by chcieli, że
utrzymywać jakąś strefę wpływów, tak jakby to zimna wojna jeszcze trwała. My jesteśmy członkami, pełnoprawnymi członkami NATO, pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. No, to ja ci oczekujemy, oczywiście, rozmów możemy prowadzić rozmowy z Rosją, bo należy rozmawiać, ale na zasadzie partnera, nie jakiejś wyimaginowanej strefy wpływów. NATO nie ma absolutnie zgody i myślę, że jestem przekonany, że szczyt NATO w Warszawie potwierdzi już w sposób formalny, że status Polski się znacznie poprawił. To chcę podkreślić, że to tak samo się nie zrobiło, że to wymagało naprawdę bardzo intensywnej pracy pana prezydenta, który jest niezwykle aktywny w tej kwestii, pani premier, pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, pana ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, ale i inni mniej, że tak powiem, eksponowani politycy też w czasie kontaktów międzynarodowych ciągle to podkreślają. Takie zadanie mamy, takie poczucie odpowiedzialności, że w ten sposób musimy działać na rzecz naszej ojczyzny. Panie pośle, z jednej strony ważne są sojusze, ważne są prowadzone rozmowy, decyzje, które zapadają na forach międzynarodowych, ale także przecież konieczność powrotu do tego, o czym niejednokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Maryja, odbudowy polskiej armii i zadbanie o bezpieczeństwo Polski i Polaków w tych strukturach wewnętrznych. Pan minister Macierewicz podczas audytu mówił bardzo mocno, że stan polskiej armii jest dramatyczny, nawet użył takiego sformułowania: nie wiem, czy wyniki audytu opublikuję w całości, bo one są tak bardzo zatrważające. Tak, to potwierdzam. No, pan minister Macierewicz z wielką odpowiedzialnością podchodzi do kwestii bezpieczeństwa. Chcę zapewnić, że pomimo krótkiego czasu, w jakim kieruję tym ministerstwem, pomimo krótkiego czasu, bo to zaledwie pół roku, jaki minął od zaprzysiężenia nowego rządu, to naprawdę wiele się zmieniło w siłach zbrojnych. Oczywiście w ciągu pół roku nie jesteśmy w stanie zakupić okrętów wojennych czy nowych śmigłowców bojowych, ale to, co się da i co można w celu podniesienia bezpieczeństwa, dzieje się. I to dzieje się bardzo szybko i na bieżąco. Kosztem naprawdę wielkiego wysiłku kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, ale i również dowództwa sił zbrojnych, które zostały odpowiednio ukierunkowane, i zdecydowanie ta sytuacja się poprawia. Po to jednak, oczywiście po to, ażeby nasze siły zbrojne osiągnęły poziom wyposażenia, poziom dowodzenia, ale również zorganizowania, no to to jeszcze jakiś czas musi upłynąć. Natomiast w tej chwili rzeczywiście zmieniło się już w ministerstwie wiele, w tym również plany obronne, które zostały już dostosowane do możliwości i potrzeb naszej ojczyzny i możliwości sił zbrojnych. No dlatego też, skoro nasza armia wyglądała pół roku temu, tak jak to mówił w swoim wystąpieniu pan minister Macierewicz, potrzebujemy również tego wsparcia i tej obecności wojsk sojuszniczym na naszym terenie, i to się dzieje, i jestem przekonany, że już wkrótce zaczną przybywać do Rzeczpospolitej siły sojusznicze. To jest jednoznaczny sygnał dla prezydenta Putina, że Polska w razie zagrożenia nie zostanie sama. To jest bardzo ważne. No, trzeba to jakby, chcę jednak też podkreślić, że zainstalowanie tych wojsk sojuszniczych na naszym terenie wcale nie spowoduje zmniejszenia tempa czy intensywności prac nad rozwinięciem, odbudową polskich sił zbrojnych. To nie jest jakaś alternatywa. Amerykanie, nasi sojusznicy z NATO rozwijają, podnoszą swoją obecność, czy zwiększają obecność na terenie Rzeczpospolitej, na terenie całego regionu, a Polska rozwija swoje siły, bardzo inwestuje, i prowadzone są
naprawdę bardzo intensywne prace, o których zapewne nasi słuchacze Radia Maryja, którzy są bardzo dobrze informowani o stanie sił zbrojnych, wiedzą. No, pan minister Antoni Macierewicz często występuje, wiceministrowie. Ja miałem kiedyś zaszczyt też na ten temat mówić. No, i na pewno, panie pośle, do tych tematów będziemy powracać. Dwudniowa wizyta sekretarza generalnego NATO w Polsce. Ta wizyta rozpoczyna się dzisiaj. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem NATO rozpocznie się o godzinie 18.30 w Belwederze. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i pozdrawiam, panie pośle. Rozmawialiśmy z panem posłem Michałem Jachem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Witam, panie profesorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Panie profesorze, we środę Komisja Europejska ponownie zajmie się sytuacją w Polsce i tak zwanym kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy ten marny teatr, panie pośle, w reżyserii sfrustrowanej opozycji kiedyś się skończy? Ten teatr się skończy i najprawdopodobniej w mojej ocenie pod koniec roku, czyli w grudniu, kiedy dobiegnie kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jakkolwiek nie spodziewałbym się wielkich fajerwerków po spotkaniu, które zaanonsował tutaj ojciec, czy też Komisja Europejska, a to z tej racji, że jak ujawniły już media, David Cameron poprosił, a wręcz domagał się od Angeli Merkel i polityków unijnych, aby wyciszyli wszelkie spory, także te dotyczące Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, do czasu referendum w Wielkiej Brytanii, czyli 23 czerwca, aby to nie zaszkodziło, według Camerona oczywiście, decyzji Brytyjczyków. Cameron, przypomnę, jest za pozostaniem tego kraju w Unii Europejskiej, natomiast część aktywistów jego partii, a także blisko połowa mieszkańców wysp jest za opuszczeniem Unii Europejskiej. W związku z tym jest taka decyzja, wola polityczna, aby wyciszyć te wszystkie spory. Ale jak wspomniał ojciec, tutaj główne skrzypce gra opozycja, czy tak zwana opozycja. Nie wiem, czy przebiło się to do mediów i świadomości, że w ubiegłym tygodniu ponownie przedstawiciele KOD-u, czy jak oni się tam nazywają, byli w Parlamencie Europejskim, jak poinformowali mnie koledzy europosłowie, mieli spotkanie z szefem frakcji socjalistycznej, czyli drugiej co do wielkości frakcji, z panem Pitelą. Trwało ono bardzo krótko i szef socjalistów im powiedział: panowie, wybory zostały rozstrzygnięte w Polsce w sposób demokratyczny, trzeba się z tym pogodzić, i po prostu ich pożegnał. Sądzę, że ta postawa jest no, z jednej strony żenująca także dla Polski, no bo to przecież mimo wszystko to z Warszawy wylatują te osoby, aby w sposób no, upokarzający rozmawiać, czy też być przyjmowanym na tak zwanych brukselskich salonach i otrzymywać tego typu odpowiedzi. No, ale z drugiej strony, jak powiedziałem, to ma szerszy kontekst i przede wszystkim jest to związane z ogólną sytuacją w Unii Europejskiej, niekorzystnej dla tak zwanych euroentuzjastów, bo nie tylko Brexit, ale przypomnijmy, że w Niemczech pani kanclerz Angela Merkel ma problem z uchodźcami, siłę rośnie AfD. We Francji najbardziej obawiają się Frexitu, czyli dojścia do władzy, bądź w ogóle do znaczenia Frontu Narodowego z Marine Le Pen i tak dalej, w Holandii Geert Wilders. Można by mnożyć przykłady. Europa ma własne problemy, a ten polski, o którym tutaj wspomniał ojciec, z Trybunałem Konstytucyjnym, podgrzewany przez tak zwaną opozycję, czy formalną opozycję nawet w kraju, jest tylko pewnym elementem, którym politycy unijni próbują rozgrywać swoje interesy.
Panie profesorze, także nierozwiązany w dalszym ciągu problem nielegalnych imigrantów napływających do Europy, o tym pan profesor wspomniał, ten taki bardzo chwiejny sojusz z Turcją i ewentualność wydania obywatelom Turcji wiz wjazdowych do krajów członkowskich Unii Europejskiej, no nie jest przecież absolutnie rozwiązaniem problemu przebywania nielegalnych imigrantów. Te procesy i te decyzje mogą jeszcze cały proceder zaostrzyć i zwiększyć. Prezydent Turcji Recep Erdogan nie ukrywa, że jest to kluczowy postulat, którego domaga się spełnienia od decydentów Unii Europejskiej, czyli zniesienia wiz i to do końca czerwca tego roku. Aby tak się stało, potrzebna jest konsultacja z Parlamentem Europejskim. Parę tygodni temu w Strasburgu na forum plenarnym wypowiadali się przedstawiciele wszystkich frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego. Wydźwięk jest taki, że w tej chwili nie ma zgody Parlamentu Europejskiego do zniesienia wiz dla Turków. Konieczne jest wypełnienie przez nich zobowiązań, które nałożyła Unia Europejska i na które zgodził się prezydent Turcji. Wiadomo, że z tych obowiązań się nie wywiąże Turcja, a nawet gdyby, to nawet wówczas nie jest pewne, czy Parlament Europejski poprze taką decyzję, bo wielu, także moja frakcja konserwatywna, jest temu zdecydowanie przeciwna. W związku z tym należy zakładać, że to porozumienie Unia Europejska-Turcja, odtrąbione jako wielki sukces, przede wszystkim w Niemczech, może spalić na panewce. Panie profesorze, jeszcze jeden bardzo ważny temat to nasze relacje sąsiedzkie, relacje polsko-niemieckie, niemiecko-polskie. 16-17 czerwca prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Berlinie, natomiast 17 czerwca do Warszawy przybędzie prezydent Niemiec Joachim Gauck. Ta wizyta niemieckiego prezydenta w Warszawie będzie związana z obchodami 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. 22 czerwca natomiast w Berlinie odbędą się międzynarodowe konsultacje, między innymi w sprawie sytuacji mniejszości narodowych. Wiemy, że ten problem w dalszym ciągu ciąży na relacji polsko-niemieckiej, niemiecko-polskiej, z tej racji, że w Polsce mniejszość niemiecka, powiedzmy kolokwialnie, ma się dobrze, natomiast w Niemczech mniejszość polska do tej pory nie ma prawa zaistnieć. Był to jeden z punktów porozumienia polsko-niemieckiego, niemiecko-polskiego z 91 roku i właśnie obchodzimy ćwierćwiecze podpisania tegoż dokumentu. Od samego początku budził on poważne kontrowersje. Ja przypomnę, że 21 lat temu zorganizowałem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim międzynarodową konferencję na temat polityki integracyjnej Niemcy-Polska, Polska-Niemcy, na którą przybyło wielu znanych polityków z ambasadorem Niemiec, wówczas jechał z Lesem Bauchem, a także pani Suchocka i przedstawiciele nauki i polityki niemieckiej. I już wówczas był między innymi pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, którego zaprosiłem. Już wówczas 21 lat temu, czyli 4 lata po podpisaniu tego dokumentu, ten właśnie punkt, sprawa mniejszości, statusu mniejszości polskiej w Niemczech, budził ogromne kontrowersje i był dyskutowany. W 1997 roku ukazała się książka jako pokłosie tej konferencji w języku polskim i niemieckim. I stosunkowo niedawno w Radiu Maryja, w rozmowach niedokończonych, występowałem razem z mecenasem Stefanem Hamburą, omawiając szeroko ten problem i skupiając się przede wszystkim na tej asymetrii, bo tego słowa używa się w języku dyplomatycznym, czyli nierównego traktowania mniejszości polskiej w Niemczech i niemieckiej w Polsce. Przypomnijmy, że Polska nadała przywileje mniejszości niemieckiej. Nie muszą przekraczać 5-procentowego progu wyborczego, aby wejść do parlamentu polskiego. Mogą spokojnie rozwijać swoje życie kulturalne, także języka się uczyć. Według dostępnych danych dla tej mniejszości, która nie jest tak duża, przeznacza się 25 milionów euro, a dla mniejszości polskiej, która jest 10-krotnie większa w Niemczech, jedynie 300 tysięcy euro, co stanowi wspomnianą przeze mnie asymetrię. Wówczas też zapowiadaliśmy w telewizji Trwam i na falach Radia Maryja, że będę organizował w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne w tej sprawie, aby właśnie przed rocznicą, o której mówi ojciec,
poruszyć te najważniejsze tematy. Nawet już zaprosiłem gości i rezerwowałem bilety, gdy dokonano zamachu w Brukseli na lotnisku, unieruchamiając je, i to pokrzyżowało nam plany i nie doszło do tego wysłuchania publicznego pod koniec kwietnia, który miał się odbyć. Potem próbowaliśmy nawet na początku maja, ale sądzę, że do tematu na forum Parlamentu Europejskiego też trzeba będzie wrócić i wielu podkreśla, że właśnie politycy polscy, także prezydent Polski Andrzej Duda, czy też pani premier, powinni przy każdej okazji, a ta jest bardzo dobra, czyli ćwierć wieku od podpisania tego porozumienia Polski z Niemcami, poruszać kwestię mniejszości polskiej w Niemczech, która jest dyskryminowana, gdyż Niemcy nie uznają Polaków mieszkających na terytorium Niemiec za mniejszość, uważając, że jest to tylko mniejszość etniczna, i bazują, o dziwo, co jest kuriozalne, na rozporządzeniu Hermana Göringa z lutego 1940 roku, kiedy zlikwidował Związek Polaków w Niemczech. I ten stan rzeczy do dzisiaj trwa i to obciąża niestety w sposób negatywny stronę niemiecką, ale trzeba jednocześnie dodać, że za tym problemem kryją się też aspekty finansowe, bo gdyby Niemcy uznali, do czego dążymy, Polaków tam mieszkających za mniejszość, musieliby zwrócić majątek szacowany na około 1 miliard euro, a to już są niemałe pieniądze, stąd też są temu przeciwni, chociaż przyznali status mniejszości innym, jak chociażby mniejszości duńskiej, fryzyjskiej czy romskiej, natomiast Polakom tego statusu przyznać nie chcą i myślę, że to jest najpoważniejszy punkt w bieżących i przyszłych rozmowach rządu polskiego, a także prezydenta polskiego z władzami niemieckimi w kontekście właśnie zbliżającej się rocznicy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz i pozdrawiam gorąco. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. Dalszy program, ciąg programu, dalszy ciąg programu. Obudź się, Polsko, ma. Drodzy Państwo, w Radiu Maria trwają aktualności dnia. Już 5 czerwca, w najbliższą niedzielę, w Watykanie odbędzie się kanonizacja błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego, naszego rodaka. Decyzja ta została ogłoszona na konsystorzu w sprawach kanonizacyjnych, któremu przewodniczył ojciec święty Franciszek. Na temat tej uroczystości i osoby ojca Stanisława Papczyńskiego mówi ksiądz doktor habilitowany Piotr Kieniewicz ze Zgromadzenia Księży Marianów, rzecznik prasowy Sanktuarium Matki Bożej Lichańskiej. Ojciec Stanisław Papczyński, postać naprawdę niezwykła, chociaż może trochę mało znana w tej chwili w Polsce jeszcze, był kimś naprawdę wielkim. To wielka postać. Po pierwsze wspaniały ksiądz, po drugie naukowiec, erudyta, nauczyciel, po trzecie kaznodzieja, po czwarte patriota. W końcu też założyciel Zgromadzenia Marianów, chociaż Marianie nie byli pierwszą wspólnotą, w której się rozwijało jego powołanie. Najpierw był u PR-ów, których kochał do samego końca. No, drogi się w pewnym momencie rozeszły, ale ojciec Papczyński do samego końca swojego życia pozostawał z nimi w kontakcie i jakoś duchowo czerpał z tego dziedzictwa. Zresztą czerpał z niego od samego początku, bo też u PR-ów część swojej edukacji odzyskał. Pragnę zwrócić uwagę, że w 2011 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił specjalny dokument wychwalający czy głoszący, potwierdzający wielkość ojca Papczyńskiego jako postaci nietuzinkowej, wzór, chociaż sprzed wielu lat, wzór patrioty, kapłana i kaznodziei na dzisiejszy czas. Ojciec Papczyński był zafascynowany niepokalanym poczęciem, czyli tajemnicą uwolnienia czy wyzwolenia z okowów grzechu od samego początku życia Maryi Dziewicy. Myśmy to odczytywali jako głoszenie prawdy, wówczas jeszcze niepotwierdzonej dogmatem, i zastanawialiśmy się we wspólnocie Marianów, w jaki sposób ten charyzmat jest obecny dzisiaj. Jednym z elementów tego charyzmatu jest to, że ojciec Papczyński i prawda o niepokalanym poczęciu, a więc o zainteresowaniu Boga człowiekiem od samego początku jego istnienia, jest nauczanie Kościoła o świętości życia, o konieczności obrony godności tego życia w tym najwcześniejszym
okresie rozwoju. Potwierdziły to cuda, które doprowadziły do wzmożenia kultu ojca Papczyńskiego, także do jego beatyfikacji. Cud, który został potwierdzony, miał miejsce w Polsce w 2001 roku, kiedy kobieta zdiagnozowana, że jej dziecko zmarło w trakcie rozwoju płodowego, za wstawiennictwem ojca Papczyńskiego odzyskała to dziecko na nowo. Zostało ono przywrócone do życia. Dzisiaj ma kilkanaście lat i razem z mamą ten chłopiec uczestniczył w beatyfikacji. Mamy nadzieję, że będzie uczestniczył i w kanonizacji. To jest niezwykłe, że ojciec Papczyński, chociaż jest bardziej znany jako kapłan maryjny, w związku też z założeniem Zgromadzenia Marianu, był człowiekiem bardzo mocno ukierunkowanym na Chrystusa. Zresztą zawołanie i tytuł główny naszego zgromadzenia bardziej odnosi się do tajemnicy zbawienia niż do Maryi, bo my jesteśmy Marianami od niepokalanego poczęcia. Jakkolwiek Maryja sama o sobie w Lourdes przecież mówi, jestem niepokalanym poczęciem, więc to oczywiście nie przeczy jedno drugiemu, tak?